Dziennik Korona Wiary, odcinek 96. Kochani, to coś dla nas. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Ciekawe, skąd apostoł Paweł wziął ten cytat. Całkiem dobrze nadaje się on na pobudkę. Cytat ten nie pochodzi z żadnego znanego nam manuskryptu Starego Przymierza. Niewykluczone, że to Pawłowy trójwiersz, oparty na fragmentach Księgi Izajasza. Możliwe, że apostoł recytował te słowa sobie, gdy rozpoczynał kolejny dzień w rzymskim areszcie. Po dokładniejszym prześledzeniu myśli Pawła, mógłbym ten trójwiersz zaproponować wam w paralelnej formie. Nie tak dosadnej i zadziornej jak Pawłowa, ale też wartej przemyślenia. Nie tkwij w odrętwieniu niewiary. Sięgnij po swe nowe możliwości, a doświadczysz Chrystusowej obecności. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.